Chcę Cię zaprosić, abyś przeniósł się teraz w zupełnie inne miejsce. Nie fizycznie, bo to przecież niemożliwe, ale oczami wyobraźni, w sposób duchowy. Żebyś dołączył do Jezusa i Jego apostołów, którzy są właśnie w drodze, którzy udają się na górę. Jest Jezus, jest Piotr, jest Jakub, jest Jan i jesteś Ty razem z nimi. Jest kolejny upalny dzień. Widzisz apostołów, którzy idą za Jezusem. Widzisz ich determinację, widzisz ich pasję. Widzisz ich zachwyt, bo oni wiedzą, że jeżeli Jezus zabiera ich w miejsce ustronne, to znaczy, że ma im coś ważnego do powiedzenia, że chce im coś wytłumaczyć, że chce ich czegoś nauczyć, że chce się z nimi modlić, bo tak było zazwyczaj. I pomimo trudu wędrówki, pomimo upału, nie zwalniają kroku, aby dojść na szczyt góry Tabor i tam przekonać się, co Jezus ma im do zaoferowania. To nie pierwsze ich spotkanie z Jezusem na osobności. Więc pewnie każdy z nich miał jakieś swoje wyobrażenie. Każdy z nich czegoś się spodziewał. To takie nasze ludzkie, zwłaszcza w sytuacjach, które dobrze znamy, że bez większych trudności jesteśmy w stanie wyobrazić sobie ewentualną rzeczywistość, która ma za chwilę nastąpić. Zobacz na apostołów. Zobacz każdego z nich z osobna. Oni pewnie też w podobny sposób czekali na ten moment. Z jednej strony zaskoczeni, ale z drugiej strony jakby trochę pewni tego, co nastąpi. I nagle w pewnym momencie, patrząc na twarze apostołów, widzisz ich wielkie zaskoczenie. Widzisz, że tego, co zobaczyli, nie spodziewali się w ogóle. Że Jezus połamał ich wszelkie schematy, że Jezus wyszedł naprzeciw ich wszelkim oczekiwaniom, przekraczając je i pokazując siebie w swoim bóstwie. Popatrz teraz na Jezusa. Zobacz Go oczami wyobraźni, innego niż możesz Go sobie wyobrazić, kiedy patrzysz na przykład na obraz Jezu, ufam Tobie. Zobacz Go jeszcze piękniejszego, jeszcze bardziej boskiego, bo takim zobaczyli Go apostołowie. Zobaczyli Go przebóstwionego, a Jego szata była tak biała, jak mówi ewangelista, że żaden człowiek na ziemi nie zdołał wybielić. Być może apostołowie, patrząc na Jezusa wtedy, zobaczyli Go dokładnie w takiej samej postaci, w jakiej my widzimy Go w czasie mszy świętej. Być może Jezus już wtedy, skoro jest mowa o bieli, skoro jest mowa o przebóstwieniu, skoro jest mowa o tak wielkim zdziwieniu apostołów, może właśnie zobaczyli Jezusa pod postacią hostii.
Tego nie wiemy, ale jest pewne, że kiedy jesteś na mszy świętej i kiedy patrzysz w stronę ołtarza, kiedy patrzysz na ręce kapłana trzymające chleb, widzisz dokładnie tego samego Jezusa, którego widzieli apostołowie na górze, którym się zachwycili, którym się zadziwili. Widzisz dokładnie tego samego Jezusa, do którego Piotr powiedział: Panie, jak dobrze, że tu jesteśmy. Jak dobrze, że tu jesteśmy. Zobacz zadowolenie na twarzy Piotra. Spójrz na błogość pozostałych apostołów. Na ich twarzach rysuje się tak wielka radość, rysuje się tak wielkie zadowolenie, rysuje się tak wielkie zaskoczenie i chęć, aby ten moment trwał nieskończenie. Słyszysz Piotra, który mówi: Panie, powiedz tylko, a postawimy tu namioty. Nie wiedział, co należy powiedzieć, tak bardzo był zaskoczony, ale skoro chciał zbudować namioty, to znaczy, że chciał zostać tam dłużej, bo tak niesamowity był ten moment. Bo tak niesamowite jest doświadczenie boskości Jezusa. Popatrz przez chwilę na Jezusa. Spróbuj wyobrazić Go sobie tak niesamowicie fascynującego, tak niesamowicie boskiego. I choć to trudne, bo przecież potrafisz w swojej wyobraźni wykorzystać tylko to, czego po części doświadczyłeś do tej pory, to patrząc na Jezusa, pomyśl sobie, że jakkolwiek pięknie starałbyś Go sobie teraz wyobrazić, w rzeczywistości będzie to tylko cieniem Jego piękna, cieniem Jego wspaniałości, cieniem Jego boskości. Bo kiedy spotkasz Go w rzeczywistości, będzie o wiele piękniejszy, bo zobaczysz Go takim, jakim jest. Jezus przemienił się wobec apostołów, bo było to dla nich potrzebne, bo było to im potrzebne, bo wiedział, że przyjdzie czas, kiedy On sam zostanie zabrany, a im pozostanie to doświadczenie i wiele innych, w których przekonali się, że Jezus jest tym, którego Bóg zesłał na ziemię. Jezus wiedział, że jest im to potrzebne na czas próby i doświadczenia. Pomyśl sobie, w jakich my szczęśliwych czasach żyjemy, że mamy możliwość uczestniczenia w doświadczeniu apostołów, bogatsi o doświadczenie Jezusowej męki i Jego zmartwychwstania. Nie musimy przechodzić momentu, który był dla nich najtrudniejszy, momentu śmierci Jezusa. Bo oni myśleli, że wtedy wszystko się skończyło. Bo oni się spodziewali. Bo oni mieli swoje schematy. Bo oni mieli swoje wyobrażenia. A nagle wszystko,
jakby zupełnie inaczej, jakby zupełnie nie po ich myśli. Ale przecież po Jezusowej myśli, bo tak wiele razy im o tym wspominał. Tak wiele razy mówił o tym, że najpierw musi umrzeć. Być może wydaje ci się czasami, że łatwiej byłoby ci wierzyć, gdybyś żył razem z apostołami, gdybyś Jezusa mógł zobaczyć. Apostołowie zobaczyli Jezusa. Apostołowie słyszeli Jezusa. Dodatkowo ci, których dzisiaj poznałeś, Jakub, Piotr i Jan, zobaczyli Jezusa przemienionego, uwielbionego. Zobaczyli Jezusa w Jego bóstwie i usłyszeli głos z nieba: to jest mój Syn umiłowany. A i tak okazało się to za mało. I tak w momencie próby zarówno Piotr, jak i Jakub zwątpili, wystraszyli się i uciekli. Spróbuj raczej spojrzeć na swoją rzeczywistość z punktu widzenia zwycięstwa Jezusa nad śmiercią i zmartwychwstania. Spróbuj przejść z góry Tabor do swojej rzeczywistości, do swojego dzisiaj i tam odnaleźć Jezusa. Spróbuj zadać sobie pytanie, gdzie dziś Jezus zaprasza mnie na górę? Gdzie dziś jest moja góra Tabor? Gdzie ja dziś mogę spotkać Jezusa? Gdzie mogę doświadczyć Jego bóstwa? Gdzie chce mi się objawić? Gdzie chce pokazać mi swoją miłość? To nie tylko w spełnianiu moich zachcianek. To nie tylko w wypełnianiu moich modlitw. Ale przede wszystkim w Jego woli względem mnie. Bo tam dopiero ma miejsce pełne spotkania człowieka z Jezusem. Kiedy modlitwa staje się oczekiwanym przebywaniem, a nie interesownym spotkaniem. Gdzie dziś Jezus chce, abym się z Nim spotkał? Panie Jezu, pokaż mi dziś, gdzie jest moja góra Tabor.